Jesteśmy w Łęgu jesionowo-olszowym, choć samych jesionów jest bardzo niewiele. One w ostatnich latach bardzo mocno ucierpiały na skutek choroby. Natomiast jesteśmy akurat w Dolinie Łachy, gdzie jest fragment dobrze zachowanych olch, dość już wiekowych, które wiszą tutaj nad samą Łachą, nad rzeką, którą opanowały niedawno bobry. Widać, jak bardzo są potrzebne, jak trzymają dość dobry poziom wody. W zasadzie poziom wody, jaki był tutaj pierwotnie jeszcze 100-150 lat temu. I dopiero po tych melioracjach w latach 60. XX wieku nastąpiło osuszenie terenu, zrobienie takiego ciurka z rzeki. Natomiast teraz bobry to przywracają. Jak widać, są tu genialne żerowiska dla bocianów czarnych. Jest sporo martwego drewna, trochę dzięciołów. No i oczywiście gąszcz i jeszcze raz gąszcz pokrzyw. No z takim żalem trochę stwierdzam, że wchodzi tutaj niepotrzebnie, ale wchodzi czeremcha amerykańska. Gatunek obcy i gatunek inwazyjny, także jak widać, zabawy z obcymi gatunkami zawsze się nie najlepiej kończą. Natomiast no, póki co lepiej cieszyć się jeszcze tym wszystkim, co tutaj w dolinie zostało. Sporo ryb zostaje teraz w tej wodzie, także ta baza pokarmowa coraz większa. Czekam na zimorodka, może za chwilę przyleci, bo w ostatnich latach gnieździł się tu dość regularnie. Jest to stałe miejsce wędrówki wilków, stałe miejsce przebywania jeleni. Znaczy te wilki wędrują, one tutaj są, rozmnażają się, więc nie ma problemu. Są u siebie po prostu. No i ta dolinka, jak widać, bujna, gęsta, dzięki bobrom i dzięki temu, że nikt tego fragmentu nie rusza od lat, no, można powiedzieć, wygląda świetnie. Taki kierunek dla małych cieków powinien być wszędzie. Każdy nadrzeczny las powinien być chroniony, bo to jest największe bogactwo przyrodnicze naszego kraju.